Cześć. Witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj dowiemy się, jak chłopaki czują się po wygranym turnieju w Mielcu, jaka atmosfera panuje w drużynie oraz jakie nastroje przed jutrzejszym wyjazdem na Węgry. Pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki. Co tak dyszysz? Ciężko było. Ciężko? Ciężko. Co jest, Branko, zmęczony? Nie mogę, powiem się. Zapadł. Rozgrzewka, bieganko, jakieś 30 minut, zrobione około 5 km. Jak się czujesz? Beznadziejnie. Dlaczego beznadziejnie? Bo jestem martwy, bo ten tutaj człowiek, ten sadysta po prostu nas męczy od razu, od początku tygodnia męczy nas. Zero przyjemności z tego. Czyli to nie jest twój wymarzony poniedziałek, nie tak to widziałeś na początku? Znaczy, wiedziałem, że tak będzie, ale nie jest to mój wymarzony poniedziałek. Zdecydowanie nie. Daj do plany, że chcę wygrać 3 razy złotów w tym sezonie. I po tym pojechać się na olimpijskie igrzyska na lekkiej atletyce. Bardzo fajna tam widać skład taki ciała, że myślę, by rzucał ponad 200 metrów. Czyli co, oszczep? No nie wiem, jak tak. Tylko ja to wiesz. Kula. Kula. Uh-huh. Macie do dnia do najlepszych szkół świata? Dyskie. Trochę potrenuję i właśnie. Koń. Jeszcze plus 20 kilo złapię i będzie dalsze. Ale co, Arci, widzisz talent, czy tylko siła jest? Mózg. Mózg, siła, talent, ciało. Słuchajcie, bardzo dobrze mówi. Podpadanie do kola. To na boisku nie widać, na techniku wszystko widać. Myślę, oczywiście najlepsze było, wygramy każdego mecz, oczywiście. I graliśmy bardzo dobrze za Tatran Preżow, jeden zespół, który grał w Ligę Mistrzów dla, nie wiem, ostatnich 10 lat. I myślę, co możemy robić lepiej, jest praca razem w obronie i oczywiście praca bramkarzy i obrona. No, pierwszy mecz z Kaliszem nie był udany, jakbym kto określić dla mnie, dla bramkarzy, ale już ten turniej w Mielcu naprawdę myślę, że fajne drużyny do pogrania i fajnie, że udało się wygrać, pograć. Każdy dostał swoje minuty i szanse na boisku. Tak, na tych dwóch ćwiczeniach było 75, bo z tej gumy będziesz miał ponad 10 lat, więc zaraz. To jest happy na każdy trening tak samo, nie? Musimy nie pracować, odpoczywać, ale odpoczynek nie musi przykładać pracy. Mama, Paweł. Końcówka jest ciężka, nie? Bo wiesz, tutaj jest to samo, tu jest to samo. Angel, ty zawsze praca 100%, nie? 110, proszę. Nie? W lat. Martwisz się czymś? Czym? Bieganiem. Bieganiem. Ale siłownia cię nie martwi. Teraz zobaczysz, czy nie zobaczysz. Nie mam tyle kilogramów, żeby było ciężko. Ma rację, nie ma podziału. Tu mamy podciąganie, na podciąganie mamy pierwsze dwa razy po 6, potem mamy stanie, możecie się opierać, można też w ten sposób, żeby było trudniej tutaj. Dwa ćwiczenia są po takich jak guma. Muka. Żeby tą krzywą siły... Nie wolno na wysokości twarzy, dwie sztuki. Zakładamy taki ciężar chłopaki, który jest 4x6. Tutaj myślę, że 75% tego, co dźwigaliście. Sami zobaczycie, po kilku powtarzaniach, jak będzie za mało, bo za dużo to sobie dołożycie. Zaczynamy! Tak? Na tym. No to jest praca. To nie był ciężar dla niego, wiesz. Muszę wydać. No. Nie doszacowałem. Nie, bo wiesz, jak jest to ogólnie, to jest teraz ciężkie, wyrzucimy. Zawsze w środku znowu nie może się postawić. Ale dołożyłeś na bezpiecznego, bo widziałem, że miałeś ochotę na te żółte. Dychaj, trzymaj, jest wygodnie. Najwyżej ustępnej będą więcej. Dobra. Sprawdzimy to. No to jest Sokrates, zobacz. Biceps zaprezentował.
Na nogi już by to poszło, nie? Igor, skąd ty masz tyle siły? Ty wyglądasz jakbyś się... wyglądasz jakbyś się wcale nie męczył. Alex, ja myślę, że Dani jest w formie życia, a ty? No, ja myślę, że tak, ale jeszcze ma, jeszcze może. Może więcej? Tak. To ja jestem przerażony, jak on będzie wyglądał, jak jeszcze pójdzie więcej. No, Dzidzia 2 będzie. Lepiej niż Dzidzia. Chodźmy spać, oczy. It's me, it's me. Welcome to the Gelte, new players. This is the welcome gift. Yeah. I will do this with everybody, with the new players. Thank you so much. No, ostatni ładnie wszedł, nie? Oczywiście. Dzięki trenerom zawsze. No tak, widać, że to jest jego wsparcie. I could say Czesie się. But nobody understands, like what? No, cieszę się super. Cieszę się. Cieszę się, gramy ze Vesprema oczywiście, ponieważ oni są jeden z najlepszych drużyny w Śląsku, jak jesteśmy. I będę nasz oczywiście najmocniejszy opponent w nasze przygotowania. Przeciwnik. Przeciwnik, tak. I będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po ten mecz, myślę. Myślę, że w dwóch pierwszych pograć 30 minut i zobaczymy, co będzie jeszcze w trzecim z Vesprem, czy może dostanę szansę, czy nie, ale fajne na pewno będzie zagrać w tych dwóch pierwszych meczach. Numer jeden naszego zespołu, bramkarz numer jeden, a oni cię zmienili. Powiesz, kiedy chcesz grać na turnieju? Jaki mecz chcesz opuścić, żeby oni nie grają, a ty graj najważniejsze. Z Vespremem będziesz grał? Zawsze chodź tak. No jeszcze rok temu miałem tak chodzić na turniej. Nie. Tak, a ja... A to jest. Skromność to też musi być. Ale wiara w siebie to jest najważniejsze. To teraz muszę nową motywację mieć. Teraz. Tak. Teraz ile piłek na Węgrzech trzeba? Nie, nie piłek. Motywacja twoja musi być taka. Kto jest najlepszy bramkarz na świecie? Dla nas Andy. Że on jest nasz, tak? Mm-hmm. A ty musisz być lepszy niż on. Czyli to jest twój starszy brat, twój przykład. On Wolf, a po polsku jak byłby? Wilk. Wilk. Andy Wilk. Andrzej, nie. Andrzej Wilk. Andrzej Wilk. Byłem bardzo zadowolony teraz, ponieważ oczywiście biegaliśmy dużo na start i dla bramkarzy to nie jest najlepsze. Naprawdę nie jest. I oczywiście pracowaliśmy dużo wyszownie, ale teraz koncentrowamy na piłkę ręczną i oczywiście na pracę w bramka. I to jest dla mnie najlepsze oczywiście, to jest dla mnie najlepszy czas w cały rok. I cieszę się. Czy będzie grać w jednym miesiąc w Lidze Polskiej i oczywiście w Lidze Mistrzów? Super. Moim sukcesem byłoby... Na tym turnieju. Co minimum od siebie zakładasz? 10 piłek w każdej połowie. No i o to chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jest najlepszym bramkarzem na świecie? O, Miłosz Bałach. No.
Gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.